będę mówił tylko o ewaluacji bez kontekstu, chociaż ten kontekst jest ważny, bo ewaluacja jest fragmentem całej reformy szkolnictwa wyższego, tak zwanej reformy Gowina. I to jest, od razu powiem, pomysł flagowy. I ministerstwo się nie chce wycofać z tego programu czy projektu nawet o krok. Może jak pan Miller osiągnął awans i ważniejszą funkcję, to już się nie będzie tak upierał, prawda? Bo to była jego głównie idea. Zakładam państwa, że państwo znacie podstawowe zasady ewaluacji, ale przypomnę w skrócie, że centralnym pomysłem jest ewaluacja dyscyplin, która ma zastąpić ewaluację jednostek, czyli na przykład nie będzie oceniany, no mówię może o uniwersytetach, bo to łatwiej zobrazować, prawda, Instytut Filozofii czy Socjologii, ale dyscyplina. Nie będzie wydział oceniany, tylko dyscyplina. Ja od razu powiem, że ja mam bardzo krytyczną opinię o całej reformie, o ewaluacji w szczególności, więc moje wystąpienie jest głównie krytyką. Więc od razu powiem, że to jest zupełnie bezsensowny pomysł, dlatego że i tak uczelnia będzie oceniana. W sumie się to wszystko zlicza na poziomie uczelni, a nie na poziomie wydziału. Motyw był taki, że wiele jednostek uczelnianych jest jakby to niehomogenicznych, czyli mają wiele dyscyplin, wydziały na przykład, i w związku z tym one jakby się niełatwo sumują. No ale także niełatwo sumują się oczywiście uczelnie. Co dalej argumentowano, na przykład jak się ocenia filozofię w Krakowie, na UJ-cie i w Poznaniu, na OM, to łatwo wtedy porównać, co robią filozofowie w jednym ośrodku, a co w innym, ale to z ewaluacją nie ma nic wspólnego oczywiście, bo to jest tylko kwestia porównania i tak te ewaluacje są niezależne od porównań. To takie tylko wstępne uwagi na ten temat. Ministerstwo zapewnia, że do ewaluacji potrzebna jest dyscyplina ma mieć 12 przedstawicieli zatrudnionych na pełnym etacie i to jest stan na dzień, zdaje się, 31 grudnia przyszłego roku, więc półetatowcy pracujący dodatkowo, prawda, się nie będą liczyć, no bo nie wiadomo dlaczego, ale to są już szczegóły, które może są tutaj mniej ważne. Ewaluacji podlegają cztery prace danego pracownika z przeciągu ostatnich 4 lat, w tym jedna monografia. Ministerstwo zapewnia, że ewaluacji będą podlegali wszyscy, a więc nie tylko nazwijmy to dyscyplinowcy, ale także pracownicy, którzy się pracują, ale nie należą do tych ewaluowanych dyscyplin. To ma być tak zwana liczba N, tyle że ona jest jeszcze kompletnie tajemnicza. Niektórzy nazywają to liczbą nonsens. No nie bardzo wiadomo, co ona ma znaczyć, jak tam będą pracownicy ewaluowani, a nawet niezależnie od tego, co z tą liczbą N się wreszcie postanowi, bo to nie jest jasne, to i tak będzie lista drugiej kategorii. No bo skoro na przykład o kategorii uczelni decydują dyscypliny ewaluowane, tak, no to liczba N do tego nie ma większego znaczenia, więc to się bardzo różnie ocenia. Dziś przeczytałem taki artykuł, że to chodzi o to, żeby wyodrębnić czy wydzielić grupę produktywnych i nieproduktywnych i tak dalej, i tak dalej.
Więc mamy rok do ewaluacji, półtora roku powiedzmy sobie. Zasady tej ewaluacji są jeszcze nie do końca znane. Ja będę, no mówił o tym, co, jakby, jakie są zagrożenia w związku z tym, bo one są bardzo poważne i wydaje się, że środowisko sobie z tego po prostu nie zdaje jeszcze sprawy. Więc jakie są konsekwencje? Zdecydowanie negatywne. Część dorobku w danej dyscyplinie znika w perspektywie ewaluacji, o ile limit 12 osób nie zostanie wypełniony. Przy czym jeszcze raz powtarzam, liczba N niewiele tutaj zmienia, bo ona nie decyduje o jakichś istotnych parametrach. Pewnie o czymś będzie decydowała, ale jeszcze nie bardzo wiadomo o czym. Proszę Państwa, te cztery publikacje za 4 lata. No ja, powiedzmy sobie, już jestem na odchodnym z rozmaitych powodów, ale na przykład ja nie wiem, dlaczego mój dorobek ma być ograniczony do 4 publikacji. No, argumentacja jest taka, prawda, że jedni pracują na innych, no ale zawsze tak było w nauce, no, nigdy nie było, prawda, inaczej. Ocena instytutów, grup naukowych, no zawsze zależała od tych, którzy pracują, a inni się bardzo często wozili. Tak było, jest i będzie i żaden, prawda, biurokratyczny przymus tego oczywiście nie zmieni. Głównym rzecznikiem tej reformy, właśnie takiej, a nie innej, był wiceminister Miller, teraz na szczęście już rzecznik, prawda, rządu, który na spotkaniu, na którym byłem obecny, powiedział, bo to jest tak, że jeden pracownik wykazywał 50 książek rocznie. Musieliśmy z tym skończyć. No ale faktycznie są tacy, może nie te rocznie 50, ale to są jednostkowe przypadki, które oczywiście uczelnie mogą bardzo łatwo wynaleźć i jakoś ograniczyć. Prawda? Natomiast większość naukowców, czy spora część w każdym razie, no, publikuje jak publikuje. Nie widać najmniejszego powodu, żeby ich publikacje... Ja mu to mówiłem zresztą, ale on nie potrafił uwierzyć. Jeszcze co gorzej, i to Państwo z tym się musicie liczyć, i proszę to traktować poważnie, no jeszcze raz uważam, mnie to już nie bardzo dotyczy, jeden z dyrektorów departamentu na tymże spotkaniu powiedział, że 60% oświadczeń naukowców, jeżeli chodzi o dorobek przy poprzedniej ewaluacji, zostało, powtarzam, sfałszowanych. Otóż to już jest poważna sprawa, bo takie rzeczy się władze, prawda, ministerialne rozpowszechniają o naszym środowisku, no, muszą być sfałszowane dane, bo to jest populacja, która liczy 100 tysięcy ludzi i to nie składa się z aniołów, ale przeciętnie one oczywiście nie są, no więc przy takim nastawieniu pełnym nieufności do nas, no to niczego dobrego nie może przynieść. Teraz, proszę Państwa, niby argumentacja jest taka, no 4 publikacje to jest dość liberalna, prawda, wielkość, 4 lata, więc powiedzmy sobie każdy, czy no, teoretycznie każdy, bo to ma być zachęta dla wszystkich, aby jednak publikowali, bo ich publikacje się liczą. To jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że ta ewaluacja jest, jak wiele innych elementów tej reformy, jest obliczona na duże uczelnie, tak zwane metropolitarne. Bo problem nie w tym jest tylko, że ma być 4 publikacje, ale w tym, że ma być 12 osób, tak,
które mają kształtować dyscyplinę. Inaczej, no powiedzmy sobie, że tak jak tutaj u nas, prawda, był całkiem niezły zespół filozoficzny, który dostarczał no, sporej ilości punktów całej uczelni, on się już nie liczy, no, bo był cztery, prawda, czy pięć osób było w tym zespole, więc jakby ta praca, znaczy jakby została zmieniona perspektywa, ale to jest sytuacja, podaję konkretną sytuację. Proszę Państwa, są uniwersytety już, dwa przynajmniej, które rozwiązały instytuty filozofii, bo nie mogą znaleźć 12 pracowników i posłano tych ludzi gdzie indziej, prawda? Inne znowu uratowały filozofię, na przykład zaliczając matematyków do filozofów. No, więc proszę sobie wyobrazić jednak, uniwersytet to nie jest żaden uniwersytet techniczny ani medyczny, który nie ma Instytutu Filozofii. To jest ewenement w skali światowej. Tak powiem, to jest Uniwersytet Opolski. Ma całkiem dobry zespół filozoficzny. Z profesor Adam Grobler na przykład. No co ja mam zrobić? Studia ciekawe będą, ale dyscyplina jest nieewaluowana i tak jest bardzo dużej liczbie uczelni, co prowadzi wręcz do patologii. Oczywiście wielkie uniwersytety krakowski, warszawski, poznański, w zasadzie te trzy, może wrocławski, sobie poradzą. Natomiast inne będą miały kłopoty w rozmaitych dyscyplinach. Są dyscypliny, które są zdecydowanie deficytowe, ale ważne. Etnologia, która nie została umieszczona jako osobna, jest astronomia o olbrzymich tradycjach, olbrzymim prestiżu w Polsce, no więc oni idą do fizyków i tak dalej. To wszystko jest rzeczą bardzo, bardzo negatywną. Oczywiście, Państwa, uczenie niepubliczne są w znacznie gorszej sytuacji tutaj. One z natury rzeczy muszą sobie bardziej radzić same, aniżeli publiczne, nawet regionalne, ale dla uczelni regionalnych ta cała reforma jest zresztą w moim przekonaniu fatalna, bo jak wielu specjalistów od regionalistyki, zresztą nawet bardzo prorządowych, podkreśla, to bije w regiony jako ośrodki kultury. Są pisma, o których my nawet nie wiemy, bo się na tym nie znamy, ale jest jakieś pismo na przykład o ruchu oporu gdzieś tam, które jest całkowicie regionalne, które ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia historycznego. No i co z tym zrobić? No, niby ono będzie istniało, ale raczej wegetowało. Kolejny problem to jest rywalizacja, która się już zaczyna. To już widać wyraźnie. Jest rywalizacja pomiędzy uczelniami, pomiędzy instytucjami. Rozmaite podchody, prawda, ja zaraz do tego, jeśli chodzi o czasopisma, bo to jest ciekawe, ale i to się będzie pogłębiało, bo na razie jeszcze te wszystkie konsekwencje nie są dobrze rozpoznane. Niektóre uczelnie zabrały się bardzo ochoczo do reformowania, na przykład Uniwersytet Warszawski, ale w tej chwili panuje taka jakby polityka stagnacyjna, to znaczy zmieniajmy po to, żeby było jak było. Najbardziej możliwie, no oczywiście Uniwersytet Jagielloński znany z konserwatyzmu od razu przyjął to podejście, natomiast inne uczelnie dały się nabrać trochę, no i to doprowadziło do bardzo ostrych konfliktów, także konfliktów politycznych, na przykład w Politechnice Łódzkiej czy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problem polega na tym, że ma być 10 uczelni badawczych, które mają być na specjalnych prawach. Wiadomo, że 7 to już jest pewnych, no ale są aspirujące uczelnie i tam się dzieją naprawdę sceny, no, które są
nie do pozazdroszczenia, bo się zmienia wydziały, likwiduje wydziały. Bo to jest tak, że każda uczelnia badawcza ma mieć, każdy wydział, nie, chyba każda dyscyplina, przepraszam, ma chyba mieć kategorię A+. No to to jest chyba nawet na tych wielkich uczelniach, o których mówiłem, nie bardzo możliwe. Co, do czego to prowadzi? No trzeba kombinować, to są rozmaite sztuczne, prawda, zachowania się, które i demoralizują, bo są i sztuczne programy badawcze i tak dalej, i tak dalej. Więc no niestety wszelkie próby wytłumaczenia decydentom, czego to, do czego to prowadzi, w ogóle są niemożliwe. Na spotkaniu, o którym mówiłem, pan Gowin powiedział, a mówi, ja i tak nie będę rozliczany czy coś takiego za tę reformę, więc co mi tam, prawda? Tak to zabrzmiało. Pan Miller już poszedł gdzie indziej, a on był jednym z głównych twórców tego całego interesu. No i proszę Państwa, to zagrozi także dydaktyce z przedmiotów tak zwanych usługowych czy ogólnych, no bo uczelniom się nie będzie opłacało zatrudniać, albo przynajmniej będą minimalizować zatrudnienie tych, którzy wykładają filozofię, socjologię, logikę i tak dalej, i tak dalej. No taka jest konieczność, to nawet się czasami trudno dziwić, ale to jest właśnie konsekwencja wprowadzenia tych reform, znowu nieprzemyślana. To zawsze były od XIX wieku, od kiedy jakby nauczanie uniwersyteckie zostało uregulowane, to były, jakby to powiedzieć, specjalności deficytowe. To z uwagi na misję uniwersytetu, czy dzisiaj powiedzielibyśmy szkoły wyższej, uczelnie chciały mieć tych ludzi. No, nawet Państwa w okresie tym tak zwanym słusznie minionym, niezależnie od tego, jak ta dydaktyka, bo ona różnie wyglądała, ale jednak była ambicją każdej szkoły, żeby mieć ludzi, którzy potrafią wyłożyć studentom Akademii Medycznej czy Akademii Górniczo-Hutniczej filozofię. I od 56 roku, czy wcześniej, nawet kiedy to było bardzo upolitycznione, poziom tych wykładów ciągle, prawda, wzrastał i to był niewątpliwy sukces polskiego szkolnictwa wyższego, że te przedmioty się utrzymały i w pewnym momencie, nawet jeszcze w okresie PRL-u, one naprawdę uzyskały wysoki poziom dydaktyczny do tego stopnia, o czym mało kto wie, że kiedy była reforma szkolnictwa wyższego w 1982 roku, czyli w okresie stanu wojennego, ministerstwo zdecydowało o zlikwidowaniu filozofii marksistowskiej jako przedmiotu obowiązkowego i wprowadzono dowolny przedmiot humanistyczny, który sobie życzą uczelni, studenci. W związku z tym uczelnia musiała na przykład zatrudnić czy poprosić historyka filozofii, historyka literatury po to, żeby wykładał historię literatury, bo tak sobie życzyli studenci. Ksiądz Józef Tischner wykładał w Uniwersytecie Jagiellońskim, no nie dlatego, że tam był problem z marksizmem, ale po prostu tutaj sobie życzyli, żeby wykładał tak zwaną filozofię dramatu. No i tymczasem ta prawda, tradycja zostaje bardzo ograniczona. Ja naprawdę się obawiam o to, czy nie czeka nas czarny okres w tak zwanej dydaktyce, która dostarcza studentom wykształcenia ogólnego. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że być może na krótką metę jest to nawet polityka niegroźna, ale na dłuższą metę bardzo groźna, bo na przykład studenci zagraniczni nie będą przyjeżdżać do Polski, ci przynajmniej ciekawsi, ponieważ uznają, że polskie uczelnie
przynajmniej niektóre nie dostarczają im właśnie tego, czego się od wykształcenia wyższego oczekuje. No, ja nie potrafię tego zrozumieć. Wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z ministrem, ale do niego nie dociera to po prostu. Teraz, proszę Państwa, o szczegółach. I tu jest sprawa, powiedziałbym, najgorsza. Z przykrością o tym Państwa informuję, bo to wszystkich dotyczy tych, którzy za rok będą ewaluowani. Nic nie wiadomo. To znaczy, czego nie wiadomo. Listy, czasopis wraz z przyporządkowaniem i punktacją są jeszcze w przygotowaniu. Opóźnienie wynosi pół roku. Najwcześniej będzie to we wrześniu, październiku, ale zespół monitorowania do spraw, do wprowadzania reformy, kierowany nie byle kogo, poprzez profesora Macieja Żylicza, szefa Fundacji Nauki Polskiej. Ja nie mam nic wspólnego, nic przeciw, bo byłem nagrodzony tą słynną, prestiżową nagrodą, no ale nie mogę, koresponduję z nim. I on na przykład uważa, że po wakacjach te zespoły doradcze, niedecydujące, muszą się jeszcze raz zebrać i skorygować. Bo było do przewidzenia, że te zespoły będą ze sobą walczyć. Na przykład, ile czasopis zakwalifikować, jak kwalifikować. Jedni mieli taką strategię, że jak najmniej i najwięcej punktów. Inni jak najwięcej i średnich punktów. No to się okazało, że filologowie na przykład zakwalifikowali 40 czasopism, a filozofowie 20. No to od razu pytanie, dlaczego ci tak, a ci, prawda, inaczej. Wszystko ma niby zrobić Komitet Ewaluacji Nauki, ale ten komitet zbiera się raz na jakiś czas i on ciągle odkłada decyzje. Na przykład, co może tutaj interesuje panią rektor. Nie wiem, czy to już wiadomo. Ministerstwo popełniło, czy krótko mówiąc, jest błąd ustawodawczy, legislacyjny. Osiągnięcia doktoranta, tu jest jednak trochę doktorantów, prawda, które się liczą do ewaluacji, obejmują ten sam okres 2017-2020, ale ustawa czy rozporządzenie, już nie, chyba ustawa nawet, stanowi, że to chodzi tylko o doktorantów szkół doktorskich. W związku z czym doktoranci sprzed tego okresu, czyli z lat 2017-18, są wyłączeni, więc jeżeli ktoś opublikował jakąś pracę, no jest automatycznie usunięty. Ja rozmawiałem znowu z ministrem, mówię, proszę pana, ma pan prostą sprawę, żeby to wyprostować, mianowicie no, wyjaśnić, bo interpretacja legalna tak zwana, znaczy twórcy ustawy. Mówi pan, ja nie mogę tego. Ja, dlaczego pan nie może? No bo wie pan, to ustawa, więc tego. No ale obiecał coś robić. Co zrobił? Przekazał sprawę Kenowi. Ken na pierwszym posiedzeniu to rozpatrzył i odłożył sprawę na po wakacji. Tak to prawda wygląda. Więc, Państwa, trzeba sobie jasno zdać sprawę, ponieważ no, ja byłem tutaj na poprzednim posiedzeniu, gdzie dyskutowano sprawę, że proces wydawniczy w Polsce tak trwa, jak trwa. W związku z czym, jeżeli ktoś wstrzymuje pracę, czeka na te listy czasopism, tak, bo chce jak najwięcej punktów zyskać, a to nie wiadomo, jak to będzie. Proszę pamiętać, że na przykład to, że czasopismo ma wsparcie ministerstwa finansowe, nie znaczy, że ma wiele punktów. To są dwa różne. To prawdopodobnie nie zdąży opublikować tego artykułu do 31 grudnia przyszłego roku, więc no, rada jest taka, prawda, żeby jednak nie czekać i publikować. Dalej, proszę Państwa, to bardzo, że tak powiem, zradykalizuje konkurencję do wydawnictw.
Oczywiście ludzie będą chcieli publikować, będą skłaniani do tego najwyżej punktowanych czasopismach. Ja no, jestem zawsze przeciwny oskarżaniu środowiska tak en bloc, ale no, znając je dość dobrze, przecież pracuję już kilkadziesiąt lat, nie mam najmniejszych złudzeń, że będą preferencje redaktorów, preferencje recenzentów, preferencje kolegów. No nie ma, no, nie ma siły, no ludzie są tacy, jacy są. Polska nie jest tutaj wyjątkiem, my nie znamy, nie mamy porównań. Tego rodzaju przypadki są wszędzie, prawda? Ale no, my jesteśmy na dorobku. No, to nie jest tak, ja od razu powiem, że reforma bardzo dużo kosztuje, nie ma na to pieniędzy odrębnych, uczelnie sobie muszą radzić z własnego budżetu. Wielkie uczelnie, takie jak Uniwersytet Jagielloński, muszą ograniczać badania, znaczy pieniądze na badania. Na przykład to dotyka emerytów, no bo oni są już prawie nikomu niepotrzebni. Tam się starałem o jakieś dofinansowanie wyjazdu, to mi urzędniczka szczerze powiedziała, dla takich jak pan nie ma pieniędzy. Z poczuciem wyższości zresztą. No, dlaczego, proszę Państwa, jak to jest naprawdę? No niby jak ktoś powie 22 miliardy, prawda, na naukę i szkolnictwo wyższe, się wydaje bardzo dużo. Ale to jest około 1% PKB. Dla porównania Izrael ma 4, Stany Zjednoczone 3, Europa przeciętnie zaleca 2. Czesi i Węgrzy się do tego zbliżają. Czesi na pewno to osiągną. Węgrzy nie wiadomo, bo być może premier Orban to zmodyfikuje. Natomiast wiecie Państwo, ile wzrosły wydatki na naukę w tym roku? O 700 milionów dolarów. Przepraszam. Złotych, to jest nic, nawet nie jest 1%. Nie wiadomo, czy osiągniemy 1,25, co do dwóch, no to w ogóle jest raczej marzenie ściętej głowy. Przy tej polityce socjalnej państwa raczej jest to mało prawdopodobne. Proszę pamiętać, że tego rodzaju sytuacja finansowa fatalnie wpływa na stosunki międzyludzkie. Konsekwencji na jakość pracy naukowej. Ja nie mam na ten temat żadnych recept, bo naprawdę nie bardzo można mieć. No, trzeba się oczywiście starać, to łatwo. Łatwo, prawda, powiedzieć. Ja, no, cóż, jeszcze raz powtarzam, raczej jestem na odchodnym, więc ta ewaluacja nie bardzo dotyka, zresztą dopóki będę pracował, no sobie jakoś poradzę, bo dla mnie opublikowanie 4 prac w ciągu 4, prawda, lat nie stanowi większego problemu i to w niezłych źródłach, ale ja nie jestem osobą, która może być uważana za reprezentatywną. No nie wiem, nie potrafię nic tutaj powiedzieć. I to samo jest, i to już będzie ostatnia uwaga, jeżeli chodzi o monografię. Przyjęto na razie, i znowu nie wiadomo, czy to się zmieni, dwa poziomy. Poziom kilkudziesięciu, nie zdaje się, 20 czy 30 wydawnictw, które mają po 200 punktów za książkę, z możliwością nawet zwiększenia dla humanistów do 250. Tam są rzeczywiście poważne firmy, są też firmy nikomu nieznane. Prawdopodobnie jest to wynik już wewnętrznego lobbingu w tych, prawda, komisjach, które to przygotowywały. Ja raczej jestem człowiekiem dobrze zorientowanym w wydawnictwach światowych, no bo ja jestem zbieraczem książek naukowych, mam ich kilkanaście tysięcy, więc jak nie jest mi znane jakieś wydawnictwo, które się reklamuje jako filozoficzne, to od razu się zastanawiam. Więc to jest ta jedna grupa i poza tym jest grupa 80.
gdzie jest 500 jak na razie pozycji i bez sensu zresztą czasami, bo twórcy tej listy jakby nie dostrzegają, że niektóre wydawnictwa się podzieliły, inne się połączyły. Tak wielkie i ważne dla Polski wydawnictwo jak Springer Verlag, to naprawdę jest od lat, chyba prawie już 100 lat, no dokładnie od 100 lat, prawda, jedno z najważniejszych wydawnictw naukowych na świecie, ma 80 punktów, dokładnie tyle, ile wydawnictwa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu lub też, prawda, wydawnictwa IPN-u, więc my postulujemy, proszę wprowadzić więcej tych, prawda, poziomów. No trzeba, ale wszystkie, prawda, lista jest na razie taka, jaka jest, więc to może nie ma takiej wielkiego znaczenia, ponieważ, ale coraz więcej Polaków publikuje jednak książki wydawnictwa, no jednak, znaczy ja mówię w mojej dziedzinie. Ruch jest niezły, no w każdym razie. Ruch był w dobrą stronę, myślę, że nawet jakby środowisko miało pewne zrozumienie. Natomiast rzeczywiście, jak mamy na tej samej liście tego Springera, tak, ale tam jest więcej takich. Nie, oczywiście, ktoś z filozofów, zajmujący się filozofią niemiecką, przygotował dla Komitetu Nauk Filozoficznych listę 100 wydawnictw renomowanych niemieckich, które zostały pominięte. Ja sam mogę gdzieś, napisałem zresztą do Jarosława Gowina, onośmy wymienili prywatne maile, ale to przestałem korespondować, bo to nie ma sensu. Napisałem, podam całą listę czasopism, które oni pominęli po prostu. To jest obciach. To jest obciach, no nie chcę obrażać tutaj niczyich uczuć religijnych, o co łatwo jest na Podkarpaciu, ale proszę Państwa, to, że teologia jest odrębną dziedziną nauki, to jest ewenement na skalę światową. Dziedziną, nie dyscypliną, bo co do tego, to nie ma nikt wątpliwości, żeby być powinna. To jest normalna specjalność akademicka od kilkuset lat. 600 teologów uprawia teologię w Polsce, podczas gdy humanistów jest około 10 tysięcy. To są na równi dyscypliny. Wprowadzono prawo kanoniczne jako dyscyplinę, która jest niezależna od, znaczy nie jest w naukach prawnych, dla 60 osób. Zapytałem ministra, no, dlaczego? Przecież to jest obciach na skalę międzynarodową. Proszę pana, bo konkordat tak każe. Proszę pana, nieprawda, jestem prawnikiem, akurat się interesowałem konkordatem. Nie ma żadnego przepisu, który zamilkł. Ale państwa, to powiedzmy sobie, niech już tak będzie, ale podam już na koniec przykład wręcz humorystyczny. W pierwszej wersji przyporządkowania dyscyplin do czasopism. Wszystkie czasopisma filozoficzne, zagraniczne, bo to były te teraz to się zmienia, prawda, ale ta pierwsza lista to była jakiś rok temu chyba. Te największe, jak Mind i tak dalej, słynne, miały przyporządkowane filozofię, prawo kanoniczne, nauki teologiczne. No to ja nie, Mind chyba nigdy nie opublikował żadnego artykułu z prawa kanonicznego, ale żeby było jeszcze śmieszniej, najpoważniejsze czasopismo z logiki matematycznej, Journal of Symbolic Logic, wśród przyporządkowania ma także teologię i nauki kanoniczne. Proszę teraz sobie wyobrazić, że bierze, dowiaduje się ktoś, prawda, że tak Polacy to, no to przecież to jest,
to jest skarbowiec, z takich absurdów jest więcej i to ma związek z ewaluacją. To ma związek z ewaluacją, bo to będzie prowadziło znowu do awantur. No musi prowadzić, nie ma cudów. Już jak się dowiedziałem, ta lista ministerialna, czasopis, jak ona się to nazywa, wspieranych, tak? Wsparcia, wywołała karczemną awanturę na posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych. Karczemną po prostu. No i cóż. Dobrze Państwa, chciałbym jeszcze pozostawić czas na pytania. Przykro mi, że... Aha, jeszcze może Państwa jedno powiem, bo to może być ciekawe. Otóż ministerstwo wprowadziło specjalne algorytmy, które mają obliczać na przykład, ile punktów się przydziela autorom zbiorowych artykułów czy prac. Ja nie, jestem takim, powiedzmy sobie, marginalnym matematykiem. Nie mam wykształcenia, ale z różnych powodów tam coś wiem. I to jest, Państwa, tak, że algorytm zależy od charakteru danych, które są wyjściowe. Ci, którzy zajmują się teorią pomiaru, wiedzą, że operacje, które są dopuszczalne na rezultatach pomiaru, zależą od siły skali pomiarowej. Są takie zasadniczo trzy, pomijając skalę nominalną, czyli taką jak rejestracja samochodów czy stacji telefonicznych, to mamy porządkującą, interwałową i ilorazową. Czyli możemy porządkować, czyli więcej niż, liczyć różnice, tak, w skali temperatury, prawda? I robić wszystko, jeżeli chodzi o matematykę, czyli stosować skalę ilorazową, czyli liczyć proporcje. To jest taki kanon. Czasem dane, które, czy skala, która zostaje wprowadzona przy punktacji, to rzeczywiście skala porządkująca i bardzo arbitralna. Dlaczego 20, a nie 40 i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem algorytmy, które ministerstwo podaje, one pierwiastkują, logarytmują i tak dalej, i wychodzą kompletne absurdy. Ja rozmawiałem z jednym z matematyków, notabene z Komitetu Polityki Naukowej, i on mówi, ale o co ci chodzi? Ja mówię, o to mi chodzi, że wy proponujecie absurdy. Ale mówię, dobra, to powiedz, stosowałeś tę skalę? On mówi, nie, dlatego że próbowałem, ale się nie udało. Tak. I to będzie kolejna historia, która naprawdę tyle sfalsyfikuje, ile zniekształci wyniki. Bo tam chodzi o to, żeby zrobić jakiś wykres funkcji liniowej i ten wykres ma odpowiedzieć, że x zasługuje na mniej punktów, aniżeli Y w zależności od jakiegoś tam wkładu pracy. Ale tego się nie da w ten sposób liczyć. No ale to robią i zdumiewają się, jeżeli to się poddaje krytyce. Dobrze, to na tym ja skończę. Bardzo proszę, jakieś pytania albo uwagi. Głośniej, wie Pani, bo ja już... Tak, ja jestem przedstawicielem nauk ekonomicznych.
Nie, proszę, tak być musi, więc proszę może nie oczekiwać, że to będzie wszystko idealne, ale powinno być racjonalne, przynajmniej z takiego statystycznego punktu widzenia. No, nie ma możliwości uniknięcia nawet zachowań się bardzo. Podam przykład, to jest przykład podawany przez profesora Wróblewskiego, tego znanego fizyka i byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego. On jest absolutnym wrogiem punktozy tak zwanej. I on podał taki przykład, że jakiś zupełnie niebywały indeks Hirsza miał redaktor jakiegoś czasopisma bardzo znanego na świecie, nie polskiego, tylko okazało się, że on uzależniał przyjęcie artykułu od tego, żeby go że on miał być cytowany. No i to tak, no, tak jest. Jest tak zwany ghost writing, czyli w Stanach Zjednoczonych to bardzo popularne, zwłaszcza w środowiskach medycznych. No nie ma rady, żeby nie było dewiacji. Tylko one muszą być jakoś no, marginesem statystycznym. No, zawsze tak było. Jeszcze Państwa powiem do czego, co mówiła Pani Rektor. Niestety, część środowiska naukowego jest zachwycona, albo była przynajmniej zachwycona. Tak. Są przede wszystkim ci, którzy pełnią jakieś funkcje. W tych organach jak Komitet ten KEN, czy Komitet Polityki. Tak, to jest jedna rzecz, no ale to jest to, co Bismarck powiedział, co się zresztą bardzo różnie interpretuje. On, tausend Professoren, Vaterland verloren, tak? Nie, hundred Professoren. Skąd się to wzięło? To było w czasie Parlamentu Frankfurckiego w 1948-1949 roku, kiedy z powodu właśnie takich obstrukcji, ale w dobrej wierze czynionej przez profesorów, głównie prawa, w dyskusji nad konstytucją, nie dało się jej sformułować. Więc to takie, otóż no, są ludzie w naszym środowisku, którzy tak. I to dla mnie to jest umiewające, bo bardzo wiele osób znam. Ja oni się błyskawicznie zmienili, jak zostali jakimiś dostojnikami, już twierdzą, prawda, że oni ratują, że oczywiście oni się nie zgadzają, ale ratują co można i tak dalej. Ale to jest jedna rzecz, ale druga to jest do osób, które są młodsze. Jest grupa naukowców, głównie z nauk przyrodniczych, właśnie młodych albo w wieku średnim, którzy uważają, i mam ku temu podstawy, że to jest dobra reforma, że na przykład, proszę bardzo, 4 prace, tak ma być, bo oni rzeczywiście publikują, są dobrzy, publikują w dobrych czasopismach i niewiele. Tylko że oni nie rozumieją, że ich sytuacja nie może być porównywana sytuacją na przykład humanistów czy przedstawicieli nauk społecznych. A część znowu naszych kolegów, też właśnie z tego średniego pokolenia, aspiruje do tej grupy. Tak? I uważa, że no właśnie będzie bardzo dobrze, bo promujemy, prawda, czasopisma zagraniczne. Na przykład w moim środowisku, w środowisku filozoficznym, to są głównie ludzie, ale nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, głównie logicy zresztą, bo im się wydaje, że mają za sobą tą słynną polską tradycję logiczną, że dla nich świat jest otwarty. Nieprawda. Nieprawda. Nawet jeżeli jest, to znowu to nie jest reprezentatywne. Historyk filozofii nie ma takiej Polski, nie ma takich szans publikacji w świecie jak, powiedzmy sobie, logik albo historyk filozofii z Anglii czy ze Stanów Zjednoczonych. Świat jest niestety taki, jaki, prawda, jest, więc to umiędzynarodowienie nauki polskiej jest po prostu źle pomyślane. Podam przykład. Jest taki bardzo wiele, znaczy Czesi organizowali takie konferencje logiczne od końca lat 90.
To się nazywało Logika i kolejna data, prawda? I do dzisiaj jest ta konferencja, te konferencje są. Kiedyś to było dla nas atrakcyjne, teraz mniej. Państwa, im trzeba było 20 lat, żeby czasopismo publikujące, specjalnie założone zresztą, materiały z tych konferencji przebiło się na świat. A naszym decydentom się wydaje, że to się stanie z roku na rok. Nie ma nic za darmo tutaj. Te kraje muszą ciężko pracować na swoją pozycję w nauce. Nie ma na to rady. Dobrze. Proszę bardzo. A jak pan profesor robi się tutaj? Naprawdę ministerstwo nie jest w stanie nawet po krok się cofnąć. Przepraszam, ale... Czy ministerstwo nie jest w stanie cofnąć się nawet o krok, chociażby w przypadku ewaluacji za rok 2019, kiedy te punkty zupełnie są już w próżni, czasopismo w ogóle nie są wpisane. Swego roku, w ogóle na roku 2016 te dotychczasowe punkty są oparte, a 19 to taka trochę właśnie... Tego to ja nie wiem. No, może jak Miller odszedł, to na to są jakieś szanse. Ja natomiast uważam, że ewaluacja powinna być odłożona na rok albo nawet dwa i powinna być dokładnie przemyślana. Ale... Proszę Państwa, proszę pamiętać, że niestety my nie jesteśmy grupą, którą się władza liczy. Każda władza. Powiedziałbym, że władza PRL-owska się liczyła z nauką bardziej, może nie z naukowcami, ale z nauką, bo to była kwestia ambicji pewnej. No nie mamy wiele do powiedzenia w polityce, no to może będziemy popierać naukę i kulturę. Nauka nie wypadała w tym najlepiej, no ale co tu dużo mówić, osiągnięcia, prawda, w wielu dziedzinach kultury polskiej były naprawdę wielkie, teatr, kino, muzyka i to było wszystko popierane. Ja pamiętam, jak Teichma, taki sekretarz, jeżeli ktoś nie pamięta, w Krakowie na jakimś spotkaniu z Uniwersytecie Jagiellońskim powiedział, że gdyby, prawda, polska reprezentacja, taka sportowe, muzyków, kompozytorów, to byłaby może najlepsza na świecie. Może tak, może nie. Ale nie mamy tej siły przeżycia. Zainteresowanie parlamentarzystów sprawami nauki jest prawie niemożliwe. Ja próbowałem. Prasa codzienna i tygodniowa też nie bardzo. No są niby te specjalisty, jak forum i tak dalej, więc poza tym wydaje mi się, że te organy, takie jak KRASP, są zbyt mało aktywne w tych, czy Rada Główna, w tych negocjacjach, czy w tych rozmowach. Takie moje zdanie jest. No, może naukowcy zawsze byli jakoś konformistami, więc w miarę byli ulegli władzom. Znaczy, też uważam, że jest racjonalne, bo jest jakaś racjonalność w tej postawie. Bo to nie jest środowisko, które jest na 100 tysięcy, że nie będziemy strajkować, nawet jak wszyscy zastrajkują, no to jest mniej niż Parada Równości, prawda? Czy coś w tym rodzaju. Więc myślę, że naszym obowiązkiem jest walczyć o to. Wszelkimi możliwymi sposobami. Na przykład, gdyby tak, przekonać parlamentarzystów pochodzących nie z metropolii, czym grozi dla Rzeszowszczyzny, Lubelszczyzny, Suwalszczyzny, Białostoczy i tak dalej ta reforma, to może by mieli jakiś wpływ na to. No, ale jak ja słuchałem, bo mnie to interesowało, dyskusji w Senacie na temat reformy czy ustawy, no to w zasadzie tam jedną poprawkę przyjęto.
Mianowicie, kiedy wprowadzono ten skandaliczny wręcz przepis, że naukowiec, który pracuje w Sądzie Najwyższym na przykład, nazwano to nawet zatrudnieniem dożywotnim, co zresztą nie było zgodne z prawdą, bo to, ale jest nieewaluowany, czyli krótko mówiąc, jego zatrudnienie niezależne jest od ewaluacji, od jego oceny. I to zostało zgłoszone przez dyżurnego posła najwyraźniej. Wtedy był pan Miller obecny na tym. Zapytał go się przewodniczący komisji, co pan minister na to, bo to taki rytuał był. A Miller to oczywiście dokładnie wiedział, że taka poprawka będzie. Znaczy tak mi się wydaje, nie mógł nie wiedzieć. Odpowiedział, że ja nie jestem upoważniony do zabierania głosu w tej sprawie. Natomiast jak ktoś właśnie zahaczył o ewaluację, to on powiedział, to jest rzecz nie do ruszenia. Ale Państwa nie należy, ja robię sam, no co mogę zrobić, no wygłaszam takie tezy, piszę wiele, na przykład kilka artykułów już napisałem na ten temat w różnych miejscach, rozmawiam z małym skutkiem na ogół, ale namawiam wszystkich do zabierania głosu, bo to nie jest tak, że się ktokolwiek naraża władzą, bo im to jest całkowicie obojętne. Co naukowcy o nich myślą? Gowin szczerze powiedział na pewnej konferencji, no cóż, proszę Państwa, dawna władza mówiła, znaczy ta przed PiS-em mówiła, że nie ma co im dawać, bo i tak na nas będą głosować. A ta władza mówi, nie ma co im dawać, bo i tak nie będą na nas głosować. Szczera wypowiedź publiczna w Polskiej Akademii Umiejętności na niebyle jakiej konferencji poświęconej właśnie organizacji nauki. I tego nie ukrywają. Dawniej zresztą też nie ukrywano. Państwo myślicie, że można opublikować w Gazecie Wyborczej albo w Polityce, mamy doświadczenie na ten temat, artykuł na temat szkolnictwa wyższego? Nie, bo ich to po prostu nie interesuje. Ja mam teraz doświadczenie, ukazał się artykuł, który wręcz szkaluje nasze środowisko. Wszyscy podlegają mobbingowi, jak Państwo wiecie, 65% naukowców podlega mobbingowi. Prawda? Recenzje są koleżeńskie, habilitacje są uwalane z powodu tego, że są jakieś konflikty. Rzeczywiście to są wiadomości od pewnej pani, która nie zdała habilitacji, miała 5 negatywnych recenzji, wszystkie możliwe i czuje się skrzywdzona. Ja to rozumiem, każdy to rozumie, ale dziennikarka jest od tego, żeby nie wierzyła tak do końca. Cytuję książkę poświęconą mobbingowi w ogóle społecznemu, a w szczególności na uczelniach wyższych, gdzie dane są, że mobbingowi podlega pełnemu około 5%, 5-6% około, natomiast takiemu, nie, 7,3% przepraszam, natomiast zagrożonych mobbingiem jest dalsze 3%, czyli 10%, a pani powiada, że jest 65%. Ja napisałem polemikę, odrzucono. Odrzucono. Kto decydował o tym? Bo to napisała redaktorka Weekendu w Gazecie Wyborczej. To ona miała decydować, czy opublikują artykuł, który ją krytykuje. No, oczywiście się nie zgodziła. Ja to opublikuję gdzie indziej, w forum akademickim. No ale to nie jest to samo. No, taka jest prawda. No. Telewizja też się tym nie interesuje. Czy Państwo słyszeli jakąkolwiek dyskusję na temat ustawy w telewizji publicznej albo komercyjnej? Bo ja nie. Do tego stopnia jest lekceważenie, że w sprawie tej poprawki, o której mówiłem, którą zresztą Gowin uważa za skandaliczną, ale na razie z nią nic nie zrobił, przegłosowano nie to,
co w końcu znalazło się w ustawie. Mianowicie Senat głosował nad taką oto poprawką, że taki a taki, tam członek najwyższych trybunałów, jest zatrudniony dożywotnio w wyższej uczelni, jeżeli jest. Tymczasem w ustawie jest tak, zupełnie inaczej, że jest zatrudniony niezależnie od oceny, ale oczywiście podlega normalnemu obowiązkowi emerytalnemu. Ja się rozmawiałem z senatorem Bobko. Mówię, słuchaj, to nad czym wyście głosowali? Przecież nie nad tym, co jest w ustawie. Mówię, wiesz, no pomyliliśmy się. Proszę bardzo, jeszcze mamy trochę czasu. Proszę Panią, tego to nie wiem i szczerze mówiąc stopniami się nie zajmowałem. Chyba przepisy niewiele się zmieniają, o ile wiem. Dla mnie ta procedura jest procedurą zupełnie absurdalną. To jest jakiś sąd kapturowy, prawda? Ale trudno mi powiedzieć, nie orientuję się. Mogę tylko jedną rzecz, bo to akurat wyszło przy pewnej okazji. Mianowicie, załóżmy, że jest tak, że recenzent nie dotrzymuje terminu. Ma 6 tygodni. Dawniej były 3 miesiące. 6 tygodni to jest praktycznie termin nie do spełnienia dla większości ludzi. Ja na przykład sobie z tym daję radę, bo ja zawsze recenzję piszę od razu, jak dostaję materiał, z różnych powodów, ale to mniejsza o to. Natomiast większość recenzentów, znaczy wielu przekraczało dawniej 3 miesiące. To już był termin. No to wtedy się czekało z grzeczności jeszcze miesiąc, potem się zwracało uwagę. Jeśli dalej nie dawało to nic, no to Rada Wydziału zmieniała recenzenta, miała do tego prawo. Oczywiście to nie była przyjemna historia, no ale czasami było to koniec. Sytuacja teraz jest znacznie gorsza, ponieważ Rada Wydziału nie ma prawa tego zrobić. Musi to przeprowadzić przez centralną komisję i z obliczeń tych, którzy to badali, wynika, że w takim przypadku cała procedura trwa około roku. Czyli od decyzji o wyznaczeniu, o zwróceniu się o wyznaczenie nowego recenzenta do wyznaczenia. Więc uznano, że się bardziej opłaca monitować już wybranego recenzenta, a może się zlituje, tak, niż poszukiwać nowego. I znowu nie można ich przekonać, że jest to absurd. No. W tej sytuacji habilitację powinno się znieść. Ale albo przynajmniej zastąpić jakimś porządnym doktoratem. Znaczy, mogły być jakieś inne wymagania dotyczące doktoratu. Każdy oczywiście tęskni za dawnymi czasami. Ja nie bardzo, bo ja nie wspominam w żaden sposób ani doktoratu, ani habilitacji. Zawsze uważałem, że najtrudniejszy jest egzamin kursowy na studiach, potem jest magisterski, potem doktorski, a najłatwiejszy jest habilitacyjny. No bo to z reguły wszystko można powiedzieć. Natomiast więc nie mam do tego jeszcze takiego sentymentalnego stosunku, natomiast no, widzę, co się dzieje. Ale to można zrobić inne, no jak już się to unormuje, bo no, jak powiem, procedura nie jest jasna. Nie jest jasna, proszę Państwa, zdarzają się w ogóle, no,
ponieważ że jestem w tej centrali, w tej komisji do spraw etyki w nauce panowskiej, znaczy ona jest ogólnopolska, tylko jest przy panie, więc ja wybieram się raz na miesiąc, mam około 10 spraw do rozpatrzenia. To nie jest instancja orzekająca. My natomiast, jeżeli nas prosi się, to możemy wydać jakieś wykładnie danej kwestii. Różne rzeczy się tam rozpatruje, ale zaczyna się bardzo niedobra praktyka. Też na to zwracam uwagę młodych ludzi. Mianowicie jest coraz więcej odwołań do sądów o recenzje naukowe. Do sądów administracyjnych, nie tylko. Nie poproszono o opinię w sprawie jakiegoś doktoratu, ale opinię, nie recenzję. Napisałem, że zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania z uwagi na nierzetelność autora. Takie pytanie było zresztą i on mnie pozwał do sądu za naruszenie praw tych dóbr osobistych. Tak. Sprawa w pierwszej instancji przegrał, odwołuje się z tego, co wiem, żąda publicznych przeprosin. Dawniej było to nie do pomyślenia. No, oczywiście zdarzały się zawsze sytuacje, które były przykre. Środowisko naukowe nigdy nie było środowiskiem z aniołów. Są głośne przypadki. Juliusz Makarewicz, słynny polski prawnik, twórca kodeksu karnego z 1932 roku. Przecież karnego. Był to jeden z najlepszych kodeksów świata. Ja go się jeszcze uczyłem, bo on obowiązywał nawet po wojnie, oczywiście trochę zmieniony. Coś arcydzieło sztuki prawniczej. Oblał habilitację w Krakowie, bo jego poglądy się nie podobały jakiemuś bonzowi, prawda, krakowskiemu. Mój daleki krewny, w przeszłości Ludwik Gumplowicz, może zna to ktoś nazwisko, słynny socjolog, prawda? No, nie pozwolono mu robić habilitacji w Krakowie, doktorat zrobił jeszcze, no bo był Żydem, tak? No to co, zdolny człowiek pojechał do Austrii, zrobił habilitację, został profesorem, jest najwybitniejszym socjologiem, czy jednym z kilku austriackich, prawda? A mógł być oczywiście socjologiem polskim, pisał zresztą po polsku. Tak? Czy jak został pierwszy Żyd na Wydziale Prawa, profesorem Rafał Taubenszlag od Prawa Rzymskiego. Nie chciano go, ale najwybitniejszy prawnik wtedy, przynajmniej w Krakowie, jest tego Stanisław Wróblewski, profesor prawa cywilnego i rzymskiego, na Radzie Wydziału romnął pięścią w stół i powiedział: jeżeli Taubenszlaga nie powołacie na katedrę, to ja odchodzę. No to poskutkowałem. To oczywiście nie są to rzeczy, które nie budzą sprzeciwu, więc zawsze tak było. Chwistka chcieli, nie, jak wiem, tylko dlatego dali katedrę, habilitację, że przysiągł, że nie będzie się starał o katedrę w Krakowie. Takie były zwyczaje. My ci damy habilitację, ale musisz przyrzec na swój honor, że nie będziesz się starał u nas o profesurę. Tak, karygodne rzeczy. Na pewno jest godne potępienia, więc zawsze tak było. Natomiast były to wyjątki. No, te stosunki nie były oczywiście kryształowe. Natomiast dzisiaj z uwagi na to, że nauka jest masowa, no, te wyjątki to już jest poważny problem. Dobrze, tak się rozgadałem trochę, odchodzi daleko od ewaluacji. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakąś uwagę albo pytanie, bo ja na pewno opuściłem wiele rzeczy. Są takie różne absurdalne sytuacje, gdzie czasopismo totalnie niszowe
mind. Chociaż to na tych obecnych listach też takie paradoksy widzimy. A teraz będzie chyba więcej. Teraz ja tego niestety tu nie mogę powiedzieć, ale tu nie mogę ujawniać nazwiska, bo bym plotki jakieś rozsiewał. Jest podejrzenie, że jest w Polsce lobbying za pewną grupą czasopism, właśnie związanych ze Skopusem. Ale to wiadomo, to jest opinia czyjaś, natomiast czy tak jest, to nie wiem. Ale Państwo, znowu trzeba pamiętać, że wszędzie są takie dewiacje. I to jest nieuniknione. Jak sobie z tym radzą na świecie? Ja rozmawiałem ze swoim doktorantem, byłem recenzentem pracy doktorskiej. To jest mój przyjaciel, powiedzmy sobie, w Izraelu. Ja się pytałem, jak u was ewaluują? Opowiadając. Skąd? U nas jest zalecenie. Mówisz, chcesz być dobrze oceniony publiku i za granicą. Ale żadnych punktów za to nie ma, tylko ma pokazać artykuł. Pokaże, dobrze. Nie pokaże, to będzie źle ocenione. Oni oczywiście też chcą mieć publikacje i muszą mieć, nawet chcąc awansować w dobrych czasopismach, ale tak jest wszędzie. Nie ma już nic za darmo, prawda? To nie są już takie czasy, kiedy wystarczyło publikować jeden artykuł, zostawało się profesorem i do widzenia. Znam takiego Szweda, filozofa, który opublikował dwa artykuły, został profesorem, tam profesor jest dożywotny, powiedział, ja jestem ornitologiem, z zamiłowania, ja się będę tym zajmował. I przyjechał do Polski, tutaj chodził po plantach w Krakowie, ptaszki fotografował, i tak dalej. No, ale to oczywiście jest anegdotyczna sytuacja. Natomiast, ale proszę zwrócić uwagę, jak nauka izraelska się rozwinęła. Prawda? Oczywiście są dodatkowe przyczyny, mało kto wie, napływ Rosjan, dobrze wykształconych ludzi, zasadniczo zmienił strukturę nauki Izraelu. No i nakłady, oczywiście to jest państwo frontowe, oni muszą, bo od tego zależy ich byt. No ale właśnie robią to racjonalnie. Wiecie państwo, ile wynosi budżet Uniwersytetu Stanforda? 6 miliardów dolarów rocznie. Czyli to jest prawie tyle, ile budżet całej nauki Polski. Ile wynosi kapitał zakładowy Uniwersytetu Harvardzkiego? Wie ktoś? 300 miliardów dolarów. Zbierali to od XVII wieku, bo to jest stary uniwersytet. Zapytałem się swojego kolegi z New York University, to jest prywatny uniwersytet, niestanowy, który miał bardzo dużo pieniędzy, znakomity wydział filozoficzny, zorganizowali w pewnym momencie, był to najlepszy w Stanach. Pytam się go, ile twój budżet wynosi? To nie jest wielki uniwersytet. 3 miliardy dolarów. Państwo, to nie chodzi o to, żeby myśmy mieli takie pieniądze, bo to jest niemożliwe. No ale jak u nas się mówi, że i to wielkie halo jest, że 700 milionów budżet nauki wzrósł, no to przecież to jest satyra. No. To jest satyra, nie ma tu co się oszukiwać. Jest nowy minister finansów. Proszę? Nowy minister finansów jest, może coś dorzuci. Nie, proszę pana, nie. Jest jeszcze jedna, proszę Państwa, to może na tym zakończę, że już żeśmy na sprawie finansowej. Może Państwo macie jakoś, bo ja nie jestem rzeszowianinem, ale może Pani Rektor znajdzie jakiś sposób. To, co w Polsce jest zdumiewające, to całkowita bierność biznesu
jeżeli chodzi o sponsorowanie nauki. To jest dla mnie zrozumiałe, bo oni chętnie jakiś koncert dyżowy posponsorują, festiwal i tak. Z nauką nie wiem, dlaczego tak jest. Niektórzy mówią, że przepisy podatkowe, nie wiem. Otóż na świecie, ja znam tylko, no ale profesor, no cóż, no przecież są olbrzymie fundacje tych wielkich koncernów niemieckich na przykład, czy amerykańskich, przecież kto to był Carnegie, jeden z największych przemysłowców amerykańskich w XIX wieku, kto to był Rockefeller, każdy wie, kto to był Ford, też każdy wie. No, więc tam jednak okazało się, że ci ludzie prawdopodobnie ze względów filantropijnych, może z ambicji, może z chęci, prawda, pozostawienia czegoś po sobie innego, aniżeli tylko fabryki, jednak fundowali stypendia na przykład, są te wielkie, ale w Izraelu. Ostatnio jak byłem, to zwiedzałem uniwersytet w Tel Awiwie. Tam ja prowadzę fizyk polskiego pochodzenia zresztą. On mi pokazuje, a on mówi, a zobacz, mówi, tu jest budynek ostatnio ufundowany przez Abramowicza, czyli tego rosyjskiego biznesmena, właściciela Chelsea i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, no dobrze, ale skąd jemu przyszło do głowy, no, że Żydem jest... No nie wiem, być może chciał sobie poprawić reputację. Prawda? I to nie jest, proszę Państwa, że on kserograf ufundował. Prawda? Tylko cały wielki, nowoczesny budynek. Jak jest u nas? Nic nie ma u nas. Pamiętam, że był taki Piszek, nazywał się biznesmen z Chicago chyba. I on chciał pomagać. Jakie było wielkie hale w 70-tych latach w Uniwersytecie Jagiellońskim, jak on ufundował kserograf. To w ogóle była cała uroczystość. Ten temat. Każdy budynek Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i także Uniwersytetu w Tel Awiwie ma swojego sponsora. Otóż ja nie myślę o takim sponsoringu. Bo to, ale dlaczego na przykład w Rzeszowie nie można zwołać jakiegoś konsorcjum, które by zastępowało państwo w tym. To jest nowe miasto, młode miasto, prawda, więc wydaje się, nie ma takich ograniczeń mentalnych, jak to jest Warszawa, Kraków, czy nawet Wrocław. Kulczyk próbował coś, że rodzina, prawda. No to jak napisałem to jednemu biznesmenowi, polemizowaliśmy na te tematy, to on mówi, no tak, ale Kulczyk nakradł to może. No nie wiem, no to jest coś chorego w tym społeczeństwie. To samo Polonia Polska. Tyle pyskują politycznie, jak im to zależy na szczęściu ojczyzny, a jak przyjdzie co do czego, to jedna fundacja kościuszkowska i to wszystko. Ja zresztą te stypendia daje, dobrze, że daje, które są zresztą bardzo niskie. No ale no, można wyżyć, prawda, z tego, sam byłem beneficjentem. Rodziny polskie, niektóre przynajmniej zapisują im pieniądze. Słynny polski logik, czy rodzina, Alfred Tarski, dał, czy zapisał w testamencie ponad 100 tysięcy dolarów. I z tego fundowano stypendia. Powiedział, dla logików i dla filozofów. No ja byłem jednym z beneficjentów. Ale nie wiem dlaczego, no nikt się tym w Polsce nie interesuje. No to były pewne próby, chyba pani Półtorak była taka, przecież pewnie jeszcze żyje. To nawet tu przyjeżdżała tu, pamiętam, na imprezy rozmaite, na promocję książki. Ale też nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje. Proszę? Konwent. Aha. Taki gospodarczy. No tak, no ale wie pani, to nie można tak, no trzeba tym ludziom zaproponować coś, no przynajmniej dać przykład. No.
Dobrze, proszę Państwa. Jeżeli będzie taka wola, to ja po wakacjach kiedyś może jeszcze raz wystąpię, bo będzie nowy materiał. Prawda? A wszystkim życzę, żeby nie byli ofiarami ewaluacji. Dziękuję bardzo.